Dzień dobry Państwu. Z wypowiedzi mojego poprzednika, doktora Saryusza Wolskiego, wynikało jednoznacznie, jak bardzo wpisany jest polska polityka w politykę międzynarodową, w tym wypadku europejską. Można powiedzieć jeszcze inaczej. Można powiedzieć, że podstawowy spór polityczny, który w tej chwili dzieli polską scenę polityczną, to jest spór cywilizacyjny. To jest spór taki, którym stawką są losy zachodniej cywilizacji. Który dotyczy podstawowych problemów i pytania o jej przetrwanie. Dlatego jest wielkim nieporozumieniem, jeżeli słyszymy, a często słyszymy, że jesteśmy skazani na ten klincz pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską, a czasami jest to opisywanie jako personalny spór, czy też walka między dwoma postaciami, Jarosławem Kaczyńskim i Donaldem Tuskiem, i jakobyśmy byli już tym wszystkim naprawdę zmęczeni i powinniśmy to przezwyciężyć. Proszę Państwa, w tym sporze ujawnia się podstawowy dylemat, przed którym staje nasza cywilizacja, czy ludzkość współcześnie. To oczywiście nie jest tak, że muszą go reprezentować te partie, które akurat go w tej chwili reprezentują, czy te osoby, które go reprezentują, ale tak się złożyło, że reprezentują to określone partie. Oczywiście ta partia, która reprezentuje establishment III RP, który jest wpisany w establishment europejski, czy też zachodni szerzej, może być śmiało wymieniona, ona bywała wymieniona i to widzimy wyraźnie. Pojawiają się partie, które głoszą, że są zupełnie nową jakością, a potem absolutnie zachowują się tak jak rzecznicy. No, są rzecznikami establishmentu, czyli tak jak Platforma Obywatelska. Gorzej jest z kontestatorami, czyli konserwatystami, bo tak się dzieje, że to konserwatyści dziś są kontestatorami status quo. I więc dzieje się tak, to jest dużo trudniej wymienić ich, zastąpić ich kimś innym, dlatego że stworzenie trwałego układu partyjnego, który reprezentowałby tradycję cywilizacji europejskiej i w tym sensie był konserwatywny, jest niesłychanie trudne, co pokazują doświadczenia całej Europy, a również Polski, dlatego że ma przeciw sobie takie ugrupowanie, taki zespół idei ma przeciwko sobie dominujące siły współczesnego Zachodu. Ponieważ musimy zdać sobie sprawę, że współczesny Zachód, a zwłaszcza Europa, jest światem po rewolucji. Po rewolucji, która niestety zwyciężyła. To oczywiście jest rewolucja inna niż ta, którą pamiętamy z historii, jak rewolucja francuska czy bolszewicka. Nie miała ona takiego przebiegu militarnego, nie miała ona tych krwawych ekscesów. Natomiast w sensie radykalnej zmiany instytucji, przeformułowania ich sensu, jest to równie głęboko sięgająca transformacja. I co więcej zresztą, która też przysługuje się coraz bardziej przemocą. W tej chwili ten nowy status quo ma być gwarantowany przez system prawny, wspominający Saryusz Wolski już o tym, przez system prawny, który penalizował będzie wszelkie próby oporu przeciwko temu, który będzie gwarantował status quo i bronił go. To są całe to ustawodawstwo wymierzone w tak zwaną mowę nienawiści, która jest definiowana przez dominujące ośrodki w tej chwili. Cały koncept dynamicznie rozwijających się praw człowieka, które są definiowane na nowo przez establishment, a występowanie przeciwko którym jest właśnie penalizowane. Otóż występowanie przeciwko temu kształtowi, który nadają im dominujące te ośrodki, pokazuje, że ten czynnik przemocy narasta. Tak więc
Musimy zdać sobie sprawę, co jest rdzeniem ideologii, ponieważ rewolucja jest kierowana przez ideologię. Ideologia jest, więc co jest rdzeniem tej nowej ideologii, która dominuje w tej chwili? My oczywiście jak zwykle w wypadku tego typu pojęć mamy kłopoty z definiowaniem, wielokrotnie tak rozszerzamy zakres tego pojęcia, że ono przestaje cokolwiek znaczyć. A więc ja bym spróbował sięgnąć do takich początków tego pojęcia i uznał je przede wszystkim za twór nowoczesny. I cóż to jest ideologia? To jest zespół poglądów, które wyjaśniają całość naszej rzeczywistości, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość i projektują optymalny, jeśli nie idealny kształt ludzkiego społeczeństwa, ludzkiego życia. W tym sensie ideologia jest i musi być erzacem, takim ziemskim, doczesnym erzacem religii, a więc takim radykalną konkurentką religii, ponieważ chce zastąpić jej miejsce. Że religia z natury rzeczy, chrześcijaństwo zwłaszcza, to, które tworzyło Europę, tworzyło zachodnią cywilizację, uznawało niedoskonałość człowieka, uznawało ograniczoność człowieka, przyjmowało, że ludzka rzeczywistość nie jest spełnieniem ideału i nie może być Królestwem Bożym na ziemi, które nastąpi po przyjściu dopiero drugim Chrystusa. A więc nasza rzeczywistość, pomimo tego, że staramy się ją zwalczać zło i tworzyć ją w najlepszy sposób, jak potrafimy, jest skażona zarówno przez naszą niedoskonałość, naszą ograniczoność poznawczą, etc. Otóż ta ideologie mają to do siebie, że stwierdzają, nie, my mamy stworzyć raj na ziemi, a więc musimy przezwyciężyć tradycyjną kulturę, tradycyjną cywilizację, która jest przyczyną zła, ponieważ zgoda właśnie tej tradycyjnej cywilizacji jest przyczyną naszych wszelkich kłopotów. Przezwyciężenie tradycyjnej cywilizacji ma być więc pierwszą, fundamentalną receptą na stworzenie na ziemi tego doskonałego porządku. Ogłaszano już koniec ideologii, Daniel Bell na przełomie lat 50. 60. Raymond Aron, ponieważ wyczerpywał się wówczas potencjał intelektualny marksizmu. A więc wydawało się, że ideologia jako taka przestaje mieć znaczenie. To jest fundamentalne nieporozumienie. My w tej chwili obserwujemy taką nową ideologię, która jest fuzją marksizmu, tej lewicowej w ogóle takiego potencjału utopijnego z liberalizmem. Na pierwszy rzut oka to się wydaje dość paradoksalnie, ponieważ myśmy się nauczyli, zwłaszcza w czasach funkcjonowania komunizmu, myśleć w tych kategoriach, że liberalizm jest głównym przeciwnikiem marksizmu. I to znowu jest nieporozumienie, bo na głębszym poziomie możemy znaleźć wspólne korzenie tych ideologii. Dlatego, że przywykliśmy postrzegać marksizm w tych społeczno-politycznym wymiarze jako likwidację własności prywatnej, zniesienie wymiany, wolnej wymiany, upaństwowienie środków produkcji, rewolucję klasy robotniczej. To wszystko to według Marksa miało być środki do celu wyłącznie, a celem miała być emancypacja człowieka. I tak to jest u Marksa, i tak to nie jest tylko ówczesnego Marksa, ale tak jest również w Kapitale. Wyraźnie to widać. Otóż w tym sensie i liberalizm, i marksizm, te lewicowe ideologie, odwołują się do wizji człowieka jako takiego bytu pierwotnego, który wyprzedza pojawienie się społeczeństwa. Stąd ten koncept umowy społecznej, która podobno uzasadnić porządek społeczny może wyłącznie zgoda tych indywiduów ludzkich. Otóż w klasycznej myśli człowiek był postrzegany jako istota społeczna. To znaczy, że człowiek swoje kompetencje ludzkie uzyskuje dzięki kulturze, która się przejawia w konkretnych wcieleniach. To dzięki nim, dzięki językowi, dzięki tradycji, dzięki obyczajowi, dzięki rozmaitym
czy też można powiedzieć rozmaitym językom, bo nie chodzi tylko o język naturalny, ale ten język tych kodów, którymi się porozumiewamy, który przekazujemy sobie wiedzę, dzięki temu osiąga swoje kompetencje ludzkie, które się realizują w określony sposób. Nie ma jednostek przedkulturowych, takich bytów nie ma. Ludzi przed kulturą nie ma. Ludzi nieoperujących językiem, ludzi niewychowanych nie ma. To są istoty. Teoretycznie czasami można sobie wyobrazić, czas podobno praktycznie spotykamy, ale to właśnie są ludzie, którzy nie są w stanie osiągnąć swoich ludzkich kompetencji. Otóż wracając do naszej rzeczywistości. Otóż ta nowa ideologia nie ma w tej chwili nazwy określonej. Ja ją nazywam ideologią emancypacji, ponieważ słowem kluczem jest dla niej emancypacja, czyli wyzwolenie człowieka. Z czego wyzwolenie? Z wszelkich ograniczających go tożsamości, począwszy od narodowej, od cywilizacyjnej, od religijnej, od narodowej, a skończywszy na płciowej. Człowiek ma sam się stwarzać. Więc przede wszystkim musi się uwolnić od tego, co go krępowało, żeby mógł rozwinąć skrzydła. Człowiek staje na miejscu Boga. To jest ta fundamentalne założenie tej ideologii, założenie ideologii właśnie jako takiej. I ten opis zjawisk, które mój przedmówca przedstawił w Unii Europejskiej, jest dokładnie realizacją tego projektu. Unia Europejska stała się wehikułem projektu ideologicznego. To widzimy od Maastricht, ale początki tego były już u samego zarania tworzenia wspólnot europejskich, które nie dominowały wtedy, ale istniały bardzo mocno istnieli konstruktywiści, którzy chcieli przetworzyć zasadniczo Europę. No przecież wpływy Spinelego były od początku. To było przełamanie tożsamości europejskiej właśnie przez wyciężenie tożsamości, likwidacja tożsamości europejskiej, a więc przede wszystkim tożsamości narodowej. No, to miała być ta tożsamość narodowa, jak wszystkie kulturowe formy, miały być źródłem zła. To podobno tożsamość narodowa spowodowała te dwie wielkie wojny dwudziestowieczne, co jest oczywiście nieporozumieniem. Pierwsza wojna była spowodowana tendencjami imperialistycznymi, druga głównie ideologicznymi, ale stawmy to na boku. Ważne było, że ten konstruktywistyczny proces, taki projekt, który miał w sposób określony narzucić pewien kształt nowy Europie, istniał od początku i on zaczął dominować w latach 80. wraz z dominacją tych środowisk lewicowo-liberalnych, a od Maastricht stał się konkretem, stał się pewnym celem, do którego i wpisanym w dużej mierze. Oczywiście zgadzam się, że to nie jest tak oficjalnie wpisane, że oficjalnie ci kreatorzy tego nowego porządku muszą odwoływać się do idei, które są uznawane i akceptowane w naszym kręgu kulturowym, ale jednocześnie jest to ich takie przetworzenie, to jest takie przetworzenie wszystkich instytucji, do których przywykliśmy w Europie, że one zaczynają znaczyć coś zupełnie odwrotnego, innego, a nawet odwrotnego. Zwróćmy uwagę, odwołajmy się do demokracji. No, demokracja wydaje się jest fetyszem współczesności. Wszędzie ma być ta demokracja. Okazuje się, że najmniej ma być jej w polityce. Mamy do czynienia z takim projektem, który się nazywa demokracja liberalna. My mamy walczyć o demokrację liberalną. Oczywiście nieco starsi ludzie muszą przypominać sobie w tym przypadku tę demokrację ludową, którą podobno cieszyły się państwa komunistyczne. I ten dowcip, ja go powtarzam, on jest dobrym dowcipem, takie pytanie, które wtedy funkcjonował, czym się różni demokracja od demokracji ludowej, tym czym krzesło od krzesła elektrycznego. Otóż zaczynam coraz częściej przypominać sobie ten żarcik, kiedy słyszę o demokracji liberalnej, ponieważ ci obrońcy, rzecznicy demokracji liberalnej mówią nam wprost. Demokracja liberalna to jest demokracja taka, która jest ograniczona prawem, oczywiście. Wydawałoby się to logiczne, sensowne, tylko to prawo jest wszędobylskie, ono wdziera się we wszelkie sfery życia. Mamy do czynienia z prawem, które chce regulować wszelkie aspekty ludzkiej rzeczywistości i nabiera coraz bardziej totalitarnego kształtu. To jest bardzo charakterystyczne, że prawo powinno być szeroką ramą. Tradycyjnie prawo, które współegzystowało z obyczajem,
z moralnością, z kulturą, przenikało się z nimi. A nawet kiedy było określone jako prawo stanowione, no to wtedy, powtarzam, było takim bardzo szerokim obramowaniem ludzkiego życia, które w środku wypełniały dużo bardziej elastyczne systemy, tak jak moralność, takie jak obyczaj. W momencie teraz, kiedy wszystko usiłujemy zaplanować racjonalnie, ponieważ ideologia ma to do siebie, że jest projektem racjonalnym, takim projektem, który wyrasta z pychy ludzkich. Wyobraźcie sobie, że wszystkie ludzkie, że my rzeczywistość ludzką jesteśmy w stanie zaprojektować od początku do końca. A w jaki sposób? Poprzez prawo najlepiej. Prawo, bo więc zdefiniujemy wszystkie ludzkie problemy i rozwiążemy je prawnie. W ten sposób prawo zastępuje moralność, kulturę. I oczywiście ono nie spełnia oczekiwań, natomiast mnoży się bez końca i staje się instrumentem działania w rękach silniejszych. Zwróćmy uwagę, no prawo tak tradycyjnie powinno być znane i zrozumiałe. To prawo, z którym obcujemy, na przykład na poziomie europejskim, gdzie właściwie nie, zresztą się miesza, co jest prawem, a co jest jakąś dyrektywą, to wszystko się na siebie nakłada. Otóż to prawo nie może być znane dla zwykłego obywatela, ponieważ to są jakieś gigantyczne biblioteki tekstów, które są możliwe do opanowania przez kancelarie prawnicze odpowiednio specjalizowane, które są wykorzystywane przez potężne instytucje, które mogą narzucać pewne interpretacje prawa. Zresztą w ogóle prawnicy należą do tego establishmentu europejskiego, korporacja prawnicza zachodniego, ale mówimy w odniesieniu teraz do Europy, którzy coraz mocniej uzurpują sobie uprawnienia do interpretacji prawa tak daleko idące, że właściwie to oni stają się twórcami prawa. I w tym sensie ta demokracja liberalna, która jest kontrolowana przez prawo i prawników, pozostawia coraz mniej miejsca dla polityki. Wszystko już jest zadecydowane, wszystko jest racjonalne rozstrzygnięcie, wszystko jest zapisane prawnie. A jeśli nie, to powinno być zapisane prawne, no to pozostaje pytanie, a gdzie jest miejsce dla naszych wyborów? O czym my decydujemy? O czym my rozstrzygamy jako obywatele? Czy w ogóle jesteśmy obywatelami wtedy? I tu wracamy znowu do kwestii ideologicznej. Ideologia jak zawsze jest doskonałym wehikułem władzy. Dlaczego? Bo ideologia projektuje stan przyszły, utopię przyszłą, która zasadniczo rozmija się z rzeczywistością nam znaną. Dostęp, świadomość, wiedzę o tym, jak ta rzeczywistość przyszła będzie wyglądała, mają umysły wyemancypowane, oświecone. Ci, którzy przekroczyli swoje determinizmy kulturowe, religijne zwłaszcza, narodowe, etc., etc. Oczywiście oni działają w imię naszego dobra. Doskonale wiemy zawsze, wszystkie działania ludzkie są skierowane na dobro. I czasami tylko źle pojęte. Otóż ten establishment, te elity dążą do naszego dobra, ponieważ chcą nas do siebie upodobnić. A czy może być lepszy los niż mieć świadomość taką elitarną, emancypowaną. No ale doskonale wiemy, że jeszcze do tegośmy nie dorośli. A w związku z tym powinien być ktoś, kto jest w stanie nam tą zarówno rzeczywistość społeczną, jak i świadomość kształtować poprzez wychowanie, przez środki masowe, przez ośrodki opiniotwórcze, bo to oczywiście nie chodzi tylko o media. To są bardzo szeroko rozumiane ośrodki opiniotwórcze, gdzie ogromną rolę odgrywają na przykład taka w całości przyjęta przez nową ideologię instytucja, jak uniwersytet, która no, radykalnie rozmienia się z tym, czym tradycyjnie uniwersytet być powinien. I czy był w momencie rodzenia się w kraju. Teraz to znaczy coś zupełnie innego. Otóż to jest bardzo znamienne dla działania, dlatego co to można w ten sposób uzasadniać działanie tych elit europejskich. One chcą stworzyć doskonałą Europę, a więc muszą podejmować różne działania, których potrzeby nie są świadome ogół, no bo jest uwięziony w swoich przesądach przecież. Uwięziony w przesądach kulturowych, religijnych i trzeba go z tego wyzwalać. No ale po to, żeby go wyzwolić, to musimy mieć uprawnienia. Więcej, jeżeli chcemy stworzyć świat optymalny, a więc doskonały,
no to przecież rozejrzymy się po tym naszym świecie. On daleko odbiega od doskonałości, więc trzeba go zasadniczo zmienić we wszystkich jego aspektach. A więc musimy uzyskać uprawnienia czy też władzę we wszystkich aspektach funkcjonowania tej rzeczywistości. Utopia niesie w sobie projekt totalitarny. Musi mieć. Ona ma wpisany w siebie projekt totalitarny i ta utopia europejska również ma, niesie w sobie ten projekt totalitarny. Oczywiście jest tak, że realizacja wszelkich utopii dość zasadniczo odbiega, co jest oczywiste dla każdego, kto trochę, kto odwoła się do klasyków myślenia, kto sam dokona jakiejś refleksji, odbiega od założeń twórców. Przyjrzyjmy się na przykład rewolucji bolszewickiej. Twórcy rewolucji bolszewickiej byli rusofobami. Oni nie znosili Rosji. Żywili do niej pogardę, nienawiść. Czym stał się komunizm rosyjski? Narzędziem rosyjskiego imperializmu. To jest tak, że te projekty utopijne mają to do siebie, że one generalnie generują, wzmacniają te bolączki, z którymi miały walczyć. Państwa komunistyczne miały zlikwidować wyzysk klasy robotniczej. No, w tamtym czasie, jak ci z Państwa, którzy pamiętają albo się tym interesowali, mogą stwierdzić, że nigdzie właściwie nie było takiego wyzysku klasy robotniczej, jak w tychże państwach komunistycznych. Projekt Europy ma doprowadzić do przezwyciężenia tożsamości narodowych, właśnie w imię wspólnoty europejskiej. On już w tej chwili kreuje konflikty, napięcia narodowościowe. Kiedyś tego nie było. Kiedyś Grecy nie mieli 20 lat temu czy 30 lat temu, nie mieli niechęci do Niemców, taką jak okazują w tej chwili i trudno im się dziwić. Te napięcia muszą narastać. Jacek Sariusz-Wolski wspomniał o projekcie euro, wspólnego pieniądza. Ten projekt, który miał okiełznać siłę marki niemieckiej, nie był projektem niemieckim. Nic podobnego. Niemcy się go bali, protestowali przeciwko temu. To był głównie to był projekt francuski, Delora i Mitterranda. Delora, który był wtedy szefem komisji, a Mitterranda, który był prezydentem. Niemcy bardzo protestowali. Tylko co się okazało? Okazało się, że znowu stworzenie tej waluty, która nie pasuje do tej zróżnicowanej rzeczywistości, która nie posiada jednych form, które dawałyby szansę dobrego funkcjonowania jednego pieniądza, uprzywilejowuje najsilniejszych. I to jest w ogóle głębszy problem, ponieważ ta Unia Europejska, która miała przezwyciężyć siłę tych najsilniejszych państw, a głównie Niemiec, i to mówiono wprost, w momencie tworzenia wspólnoty europejskiej, one są między innymi po to, żeby okiełznać te Niemcy, które są z jednej strony za silne na to, żeby być jednym ze zwykłych krajów europejskich, a z drugiej za słabe, żeby tę Europę jednak podbić w całości. Więc chodzi o to, żeby okiełznać, przezwyciężyć te tendencje, żeby wprząc te ich ambicje niemieckie w jeden wspólny projekt. A co się okazało? Okazało się, że w ogromnej mierze Unia Europejska jest narzędziem polityki niemieckiej. To jest oczywiście bardzo złożona sprawa, ale ta dominacja niemiecka jest bardzo wyraźna. Oczywiście w Unii Europejskiej mamy tę tendencję, mamy ten establishment taki brukselski, który usiłuje uzyskać większe wpływy, ale generalnie rzecz biorąc sterują tym Niemcy. I znowu, nie dlatego nawet, że to był od pewnego momentu, to już jest projekt niemiecki, ale przez dłuższy czas to po prostu stało się tak siłą rzeczy, ponieważ utopijne projekty takie rozmontowują mechanizmy cywilizacyjne, instytucje cywilizacyjne, które służą łagodzeniu konfliktów, które służą temu, żebyśmy, które wypracowane przez pokolenia, które służą temu, żeby te relacje międzyludzkie, konfliktowe, te napięcia maksymalnie złagodzić i cywilizować, używając tego słowa. Otóż jeżeli my to zniszczymy, to w miejsce tych projektów racjonalnych pojawi się naga siła. Będziemy mieli parawan oczywiście tej całej ideologii, a za parawanem będziemy mieli grę sił dużo bardziej brutalną niż w tradycyjnych układach, ponieważ niczym nie skrępowana, która będzie występowała w kostiumie wartości europejskich.
Zacząłem od, wracam do Polski. My w Polsce mamy w tej chwili to fundamentalne pytanie, czy od nas zależy nasz zbiorowy los? Czy w ogóle mamy wpływ na nasz zbiorowy los? I to jest podstawowe pytanie, które funkcjonuje w naszej polityce. I możemy powiedzieć tak, duża część establishmentu, czy nawet nie, cały establishment na dobrą sprawę Polski, trzeci RP, ten dominujący, uznaje, że nie. Uznaje, że my możemy wyłącznie, jak to zostało sformułowane w projekcie politycznym Platformy Donalda Tuska, płynąć w głównym nurcie. Zastanówmy się, co oznacza ta formuła. Płynąć w głównym nurcie. Czy to my wyznaczamy główny nurt europejski? No przecież nawet największy megaloman nie powie, że my wyznaczamy główny nurt europejski. Ergo, my mamy się dostosować, my mamy się podporządkować. My mamy zrezygnować z naszych ambicji, my mamy zrozumieć, że wypracowano dla nas optymalne rozwiązania cywilizacyjne na zachodzie Europy i mamy je tylko implementować, mamy je tylko imitować. Polska tradycja to jest tradycja wstydliwa. Ja sobie pozwalam tutaj się przywołać, jak wymyśliłem taką formułę, pedagogika wstydu na określenie działań od początku takich pedagogicznych trzeciej RP, które usiłowały nas, ten establishment po upadku komunizmu zaczął przekonywać, że właściwie nasza tradycja, nasza historia jest wyłącznie, powinna być źródłem sromoty dla nas. Jest wyłącznie, albo mamy się tego wstydzić, bo to było działanie albo głupie, albo zbrodnicze. No, sprawa udziału w Holokauście jest tego takim najbardziej drastycznym przykładem. Po co to było robione? No po to, żebyśmy zrezygnowali, przezwyciężyli ten nasz balast tej tradycji i się zeuropeizowali, stali się Europejczykami. No tylko, że ciągle jeszcze, jak patrzymy na tę Europę, to tych Europejczyków nie ma w tej. Znaczy, w bardzo szerokim sensie istnieje oczywiście cywilizacja zachodnioeuropejska, którą przezwyciężają te dominujące środki, ale tak naprawdę to narody się od siebie dość wyraźnie różnią. Finowie różnią się od Portugalczyków, ale nawet sąsiedzi, tacy jak Francuzi, Niemcy, Polacy i Czesi, wyraźnie się różnią od siebie. Przecież to doskonale wie, mamy to doświadczenie. Skoro się odróżnią od siebie, to kim mamy być jako ci Europejczycy? Takimi prawie Niemcami, takimi prawie Francuzami. W każdym razie więc mamy się podporządkować. Jeżeli ktoś, i to jest ten podstawowy podział, bo istnieją również siły polityczne, które mówią nie. Nawet w tym skomplikowanym układzie naszych współzależności unijnych jesteśmy w stanie prowadzić jakąś podmiotową politykę. Ba, mało tego, jesteśmy w momencie dość kluczowym, w którym rozstrzygają się losy Europy. Ba, można powiedzieć szerzej, rozstrzygają się losy świata, bo tu trzeba by wprowadzić dodatkowe czynniki. Takie momenty mają to do siebie, że są niesłychanie dynamiczne. I udział również takich państw jak Polska jest tutaj zupełnie niebagatelny, co zresztą pokazuje polskie możliwości na przykład gry, tutaj tworzenia tej wspólnoty państw naszego regionu w porozumieniu z Stanami Zjednoczonymi i tak dalej. Nie będę wyliczał tego, można dużo. Ale to są ci, którzy są oskarżani o megalomanię narodową. Zamiast tego mamy być wyłącznie, co mamy robić? No właśnie, mamy imitować i podporządkować się. Jeżeli ktoś uważa, że ja w tej chwili robię karykaturę, to ja się odwołam do konkretnego, ważnego tekstu, chociaż można powiedzieć, że autor jego może nie jest specjalnie ważny, ale tekst jest ważny, a autor jest reprezentatywny. Otóż jest to tekst wywiadu, który Bartłomiej Sienkiewicz w 2018 roku udzielił magazynowi Presję, to jest magazyn Klubu Jagiellońskiego w Krakowie. Elitarne pismo, a więc Sienkiewicz dużo bardziej szczerze mówi, dużo mniej liczy się ze słowami. Co on tam mówi? A kto to jest Bartłomiej Sienkiewicz? To nie tylko jest eksminister, to jest taki najbardziej zaufany wykonawca polityki Tuska. A więc
jeżeli on coś mówi, to możemy rozumieć, że on mówi o pewnym projekcie Tuska, o projekcie całego obozu politycznego. I on tam mówi wprost, jesteśmy częścią gospodarki niemieckiej. Jakiekolwiek sny o naszej niezależności obrócą się na naszą niekorzyść, ponieważ spowodują, że będzie nasz ci silniejsi europejscy przywołują nas do porządku i mało tego będzie mieli większe z tego kłopoty, a żadnych zysków. Co możemy zrobić? A możemy się indywidualnie bogacić. Możemy się, proszę Państwa, każdy z nas się można własną skalę, byle nie na zbiorową, broń Panie Boże, byle nie postrzegał siebie w kategoriach wspólnotowych. Bo przecież, i to też Sienkiewicz mówi z takim charakterystycznym zadufaniem tych intelektualistów, to z perspektywy socjologicznej, to jest mój cytat, bo mi się to bardzo spodobało, nie ma czegoś takiego jak wspólnota narodowa, są różne grupy interesów. Więc naród jest agregatem różnych grup interesów, czy partykularnych, na dobrą sprawę. Cała retoryka narodowa to jest jeden wielki, on to mówi to jest wprost, instrument polityków prawicowych. Prawda? A więc on mówi, że on już przekroczył tę narodową tożsamość. To musimy zdać sobie sprawę, że Polska ze swoją tożsamością, z zachowaniem jeszcze w dużej mierze tradycji katolickiej, przywiązania do religii katolickiej, jest bytem, który dla tych konstruktorów Unii Europejskiej jest niewygodny. A więc tym intensywniej będziemy reedukowani, będziemy uwalniani z naszej tożsamości w imię właśnie tej tożsamości europejskiej czy też uniwersalnej. A więc musimy zdać sobie sprawę z tego, że to, co w tej chwili się dzieje w Unii Europejskiej, w Polsce, jest pytaniem o to, czy będziemy istnieć jako naród. Czy będziemy to, zresztą to nie jest tylko dla Polski, to jest dla szerszej. To jest szersze pytanie z tym, że musimy zdać sobie sprawę, że te silne narody, takie właśnie, które nie miały tych kłopotów jak my, jak Niemcy czy Francja, one nawet, czy one przetrwają jako wspólnota narodowa, tego nie wiemy, ale wiemy, że jako reprezentacja wspólnego interesu, no to oni bardzo mocno zabiegają w Unii Europejskiej o to, żeby go bronić. Jacek Sarwiusz-Wolski mówił o tym, że to jest budowa centralistycznego państwa, takiego superpaństwa. Ja bym wolał użyć innego określenia, że to, co się dzieje w Unii Europejskiej, to jest w tej chwili to jest budowa neoimperium. To jest budowa neoimperium, ponieważ to jest charakterystyczne dla neoimperium, dla imperium, dla imperialnej polityki, że istnieje silne centrum i nieznaczące peryferie. Peryferia są podporządkowane, centrum wydaje polecenia. My jesteśmy dla peryferiami. Jak słyszę, że mamy być landem niemieckim, no to mówię, no nie, to są złudzenia. Landy niemieckie mają swoją rolę i swoje interesy i są traktowane absolutnie podmiotowo w prawdziwej federacji, jaką są Niemcy współczesne. Polska nic podobnego. Polska będzie zapleczem dla gospodarki niemieckiej, zwłaszcza jeżeli będzie miała tutaj takich reprezentantów politycznych, jak wspomniany przeze mnie Bartłomiej Sienkiewicz. No, cały jego obóz oczywiście to reprezentuje. Reprezentanta go wyłącznie traktuje. To jest w ogóle to płynięcie w głównym nurcie. Musimy zdać sobie sprawę, to jest uderzające, że to było traktowane, że to nie stało się ta formuła, w której oficjalnie odwoływało się rząd Tuska i Tusk sam, jego minister spraw zagranicznych, nie stało się powodem kompromitacji. No bo przecież to w normalnie funkcjonującej opinii politycznej powinno być przedmiotem kompromitacji. Jeśli ktoś mówi, ja rezygnuję z polityki, ja będę się dostosowywał, no to w ogóle zapytajmy go, po co on nam w ogóle jest. Ale jeżeli Polska ma być, jeżeli naród jest w ogóle agregatem interesów, no to rozumiem, że nie tylko zbiorowych, ale również indywidualnych. To te interesy indywidualne to zaspokaja bardzo dobrze, co widzimy na przykładzie właśnie Donalda Tuska. To jest zresztą charakterystyczny sposób taki neokolonialny traktowania tych państw, które chce się właśnie podporządkować sobie. To znaczy
przekupywanie ich elit, wciąganie ich elit, nadawanie im jakichś specjalnych intratnych pozycji. No, Tusk nie ma żadnego znaczenia jako, przepraszam, ten prezydent Europy, czyli przewodniczący Rady Europejskiej, ale zarówno w sensie prestiżu osobistego, jak i w sensie niebagatelnych korzyści materialnych, no to każdemu bym życzył. Jesteśmy postawieni wobec tego dylematu i powtarzam raz jeszcze, to jest dylemat dużo głębszy, bo on dotyczy całej zachodniej cywilizacji. Ja powiedziałem, że została dokonana rewolucja, a więc została zanegowana tradycyjna kultura. Cywilizacja Zachodu, ta, która stworzyła wielkość Zachodu. Ona została zanegowana i to mówią wprost ci, którzy to zrobili, ci rządzący Europą, ten establishment opiniotwórczy. Mówi to w ten sposób, że trzeba przezwyciężyć tą tradycyjną kulturę patriarchalną. Ci bardziej umiarkowani mówią, no ona była, miała swoją rolę, spełniła, to była taka drabina, po której wspięliśmy się do tego miejsca, gdzie jesteśmy, czyli do tego spełnienia, jakim jest obecna Unia i obecna właśnie emancypacyjna kultura, ale teraz trzeba ją odrzucić, bo zawadza. A ci bardziej radykalni mówią wprost, nie, to było siedlisko, to było fatalny ucisk, to był kultura patriarchalna, która niewolniła wszystkie mniejszości, wszystkich podporządkowywała, alienowała i trzeba ją po prostu odrzucić i skreślić. Cancel culture, to hasło, likwidować kulturę jest nieprzypadkowym hasłem, a nieprzypadkowo również ci, którzy w tej chwili tworzą establishment europejski, to są dzieci kontestacji, to są ci kontestatorzy z końca lat 60., 70., którzy przebrali się w garnitury i którzy w tej chwili realizują to, co wcześniej na zadymach ulicznych usiłowali zrealizować, teraz realizują metodą prawną, metodą polityczną. Pytamy o to, czym będzie Polska. Musimy również zadać sobie pytanie, czym będzie Europa i czym będzie Zachód i czy będzie jeszcze Zachód w sensie kulturowym. I to jest bardzo realne pytanie. Jeżeli patrzymy na wszelkie statystyki, na przykład unijne, to Unia, Europa osuwa się radykalnie w stosunku do wszystkich. Nie tylko w stosunku do tych wschodzących silnych, znaczy takich zdobywających siłę państw jak Chiny, czy Indie czy inne. Nie, w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Kiedy był Maastricht, to siła nabywcza Europejczyka i PKB tej całej zjednoczonej Europy niewiele ustępowała amerykańskiej. W tej chwili to jest niewiele ponad 50%. To są materialny wyraz pewnego zjawiska, które jest dużo głębsze, które oczywiście nie mam czasu na opisywanie, ale które tylko zaznaczam. Pytanie, czy zachodnia Europa przetrwa, jest naprawdę pytaniem bardzo rygorystycznym, takim ostentacyjnym. I jest pytanie, czy my jesteśmy skazani na ten sam los. Ja bym tutaj wrócił do tego, co mówił mój przedmówca, żeby wprowadzić pewien element polemiczny. Mój przedmówca mówił takim cały czas tak tabuistycznie, żaden polexit. Ja nie rozumiem, co to jest polexit, bo w ogóle nie wiem, co to jest polexit. Po co my używamy tego określenia? My powinniśmy traktować Unię Europejską racjonalnie. To jest układ państw, do którego należymy, jeśli przewagi, które z niego wynikają, jeżeli korzyści, które z niego wynikają, przeważają nad kosztami, które możemy płacić. Jeżeli ten rachunek się zmieni, to powinniśmy odstąpić. To jest jedyny racjonalny sposób rozumowania. Mówimy, 72% Polaków jest. No i co z tego, że jest? Bo cały czas im się mówi, że nie mamy innej przyszłości, że jeżeli wyjdziemy, to wrócimy od razu na drzewa, to w ogóle nic nie będzie. No jeżeli to wszyscy Polakom mówią, jeżeli to mówi również Prawo i Sprawiedliwość, jak prowadziła rządziła przez 8 lat, że my nie, przy Unii najjaśniejszej stoimy i stać będziemy, no to jak mają ci Polacy rozmawiać, oni mają jakieś głębokie, każdy z nich robi studia na tym, co jest Unia, jakie ona przynosi korzyści. Nie. Chodzi o to, nie żeby rzucać wielkie hasła, wychodzimy jutro z
tylko żeby wytłumaczyć Polakom, że co to jest, że to powinien być racjonalny układ państwa, jeśli przestaje nim być. Jeśli on ma ambicje, żeby nas pozbawić naszej niepodległości, to odpowiedzmy sobie na pytanie, czy pozbawieni niepodległości my naprawdę jesteśmy w stanie coś zyskać? Czy ci, którzy zabierają nam niepodległość, zabierają ją dla naszego dobra, czy przypadkiem dla swojego dobra? Jeżeli patrzymy, ja mówię o establishmencie, to jest, trzeba zdać sobie sprawę, co to jest ten establishment? To już będą ostatnie, ponieważ już mówię wystarczająco długo, to będą ostatnie rzeczy, które mówię. To zdajmy sobie sprawę, kto to jest ten establishment. No to są... To są rzeczywiście ponad, w dużej mierze ponadnarodowe środowiska, chociaż tak naprawdę, jak się przyjrzymy, to one jednak te narodowe identyfikacje w wypadku silniejszych państw zachowują. To jest wielki biznes właśnie, który na tym zarabia. To jest, to są środowiska opiniotwórcze, to są oczywiście media w to wpisane, to są potężne korporacje, głównie prawnicza. I musimy zdać sobie sprawę, że właśnie współcześnie my ciągle powtarzamy, boimy się przewagi politycznej konkretnych władzy, konkretnych rządów. Otóż ta nowa ideologia działa na innej zasadzie. Ona w mniejszym stopniu, ona działa poprzez sieć układów. Te sieci układów podporządkowują sobie państwo i czynią państwo narzędziem swojego działania. To jest bardzo znamienne. Polityka jest redukowana. Polityka jako wolna działalność ludzi na rzecz swojego wspólnego dobra jest redukowana. Jest, mówiłem, opisywałem to na przykładzie prawa. Demokracja, mówiłem o demokracji liberalnej. Demokracja europejska, no to jest pewien oksymoron, dlatego że jak etymologiczne, demokracja, demos kratos, to jest władza ludu, konkretnego ludu, czyli narodu współcześnie, czyli ludzi, którzy mają poczucie dobra wspólnego. Mogą się w różnych rzeczach różnić, ale takie bardzo szeroko pojęcie tego dobra wspólnego muszą mieć, żeby wspólnie działać. Jeśli nie, jeśli na przykład w państwach plemiennych, afrykańskich, próbuje się instalować demokrację, no to efekt jest taki, że walczą między sobą plemiona, tym razem przy urnach wyborczych, a te, które wygrywają, robią dobrze swoim kosztem reszty. Jeżeli będziemy mieli demokrację europejską, to oczywiście nikt nie będzie jej prawie kontrolował, no oczywiście te silniejsze narody, silniejsze państwa bardziej dla swojego dobra. Im bardziej odsuwamy tą władzę od nas, tym mniej możemy mieć na nią wpływ. Prawda? Więc żyjemy w świecie, który zaprzecza demokracji, zaprzecza tym ideom, do których się odwołuje, które są fetyszami, tak jak wolność, jak tolerancja, jak pluralizm. Ale na tym być może skończę, bo nie chciałbym przedłużać przyznanego mi czasu. Dziękuję bardzo.